witamy Państwa oczywiście w nowej siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan od 1 stycznia Konfederacji Lewiatan. Mam nadzieję, że się Państwu podoba, bo nam bardzo. Ja myślę, że każdy z naszych manifestów, a ogłaszamy je właśnie raz w roku w czasie pikniku i one jakby pokazują, co naszym zdaniem jest istotne do załatwienia w następnym roku. Zwracamy uwagę na cyfryzację, ponieważ uważamy, że w tym kryzysie gospodarczym, który jest naokoło, a u nas spowolnieniu gospodarczym w związku z tym, jednym ze sposobów na to, żeby właśnie uciekać do przodu, jest cyfryzacja gospodarki. Dziękuję, że jak zawsze Lewiatan umie organizować nie tylko dobre imprezy, ale także dobre dyskusje, dobre debaty, przygotowuje rozwiązania, które bardzo często wyprzedzają swój czas. Cyfryzacja wpływa na szybszy wzrost PKB, przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, skraca czas pracy sądów, ułatwia dostęp do lekarzy, a przede wszystkim poprawia jakość edukacji i zapewnia szerszy dostęp do wiedzy. Świat się gwałtownie zmienia i to zmienia się w taką stronę, że odbywa się rewolucja cyfrowa. Jeśli my wszyscy nie zrozumiemy, jakie są wyzwania stojące przed każdym z nas, przed każdą z naszych firm, no to będzie nam trudno w tym cyfrowym świecie się odnaleźć. Wszyscy mamy świadomość, jak wiele technologie cyfrowe zmieniają w naszym życiu, zarówno wtedy, kiedy mówimy o potrzebie unowocześnienia i większej efektywności administracji i chcielibyśmy zelektronizować usługi administracyjne, czy jak mówimy o innych usługach publicznych, tych, które dotyczą zdrowia, czy jak mówimy o potrzebie otwartych zasobów i tego, żeby ludzie mieli dostęp do zasobów wiedzy poprzez domenę publiczną,